Kochani moi, dzisiaj chciałabym jeszcze powiedzieć, dlaczego ta praca z tymi podświadomymi przekonaniami na własny temat jest taka ważna, bo zobaczcie, my możemy te kilka takich właśnie przekonań porównać też do takich wirusów, które zanieczyszczają nasz dysk. Ponieważ nasza podświadomość działa też troszeczkę tak właśnie jak taki komputer, gdzie jeżeli coś raz tam zakodujemy, zapiszemy, to potem to będzie do nas cyklicznie powracać i wpływać też na działanie innych programów. I teraz zobaczcie, jeżeli gdzieś w naszej podświadomości są te trzy wirusy, jedne takie nie jestem dość dobry, drugie nie zasługuję i tu może być bardzo dużo wariacji na temat nie zasługuję właśnie na miłość, nie zasługuję na obfitość finansową, nie zasługuję na zdrowie. Trzeci wirus, poczucie winy, to po prostu może dochodzić do, ja bym tak powiedziała, rozregulowania pracy całego naszego systemu emocjonalnego. I teraz zobaczcie, jakie to jest ważne, że jeżeli na przykład zajmiemy się samymi afirmacjami, będziemy sobie tutaj powtarzać jakieś pozytywne formułki, a nie usuniemy jakby tych starych wirusów, nie rozpoznamy ich, to trochę możemy przyrównać do sadzenia roślin w zakwaszczonym ogrodzie. Bez względu na to, ile pięknych kwiatów posadzimy, to po prostu chwasty znajdujące się tam je zagłuszą i nie pozwolą im wzrastać. Więc pierwsze tak naprawdę to my musimy pousuwać te chwasty z naszej podświadomości. To nie jest takie proste. Dlatego tak jak Wam mówię, trzeba je rozpoznać. I tutaj właśnie tymi narzędziami jest to zadawanie sobie pytań. Ale czy na pewno, czy na pewno, czy naprawdę nie zasługują, czy naprawdę inni są ode mnie lepsi? Dlatego właśnie do tej pracy Was zachęcam. Bo tutaj zobaczcie, jak to jest ważne, żeby też to łączyć zawsze z realnymi działaniami, bo tak działa nasza podświadomość. To jest nasze takie wewnętrzne dziecko. I dzieci też uczą się i wdrażają jakby nowe umiejętności w realnych działaniach. Żeby nauczyć się chodzić, to trzeba po prostu tutaj metodą prób i błędów nawet się przewrócić. Dlatego to jest takie ważne, bo tutaj musimy zdać sobie z tego sprawę, że to poczucie na przykład winy, kiedy coś nam się nie udaje, ono może też wpływać jeszcze destruktywnie i wzmacniać ten właśnie program nie zasługują, bądź nie jestem dość dobry. Za co my możemy się obwiniać? No właśnie, za to, co zrobiliśmy nie tak, bądź za to, czego nie zrobiliśmy. I te właśnie wirusy, te chwasty, one tak jakby wzajemnie się ze sobą, ja bym powiedziała też, wzmacniają wzajemnie. Dlatego tutaj właśnie Was zachęcam do tych realnych działań. I też właśnie, jak macie w tym filmiku też o tym drzewie, jak trzeba czasu, jak trzeba systematycznych, realnych działań, żeby to powolutku wzrastało. Czasem też jest tak, że jeżeli nasz właśnie dysk jest bardzo uszkodzony, te uszkodzenia są rozległe, no to po prostu jest tak dużo usterek, że musimy tutaj poprosić o pomoc specjalisty. Bo pracować z psychologiem, czy iść na jakieś szkolenie, a część pracy wykonać po prostu sami, poprzez te realne, systematyczne właśnie ćwiczenia, do czego Was serdecznie zachęcam. I właśnie, no miałam tutaj jeszcze dzisiaj na celu uświadomienie Wam, że te właśnie wirusy na dysku naszej podświadomości, one mogą tutaj siać spustoszenie we wszystkich naszych programach. I po prostu spowodować, że my na wielu, wielu płaszczyznach naszego życia nie będziemy funkcjonować tak, jak potrzebujemy. Mogą, zobaczcie, za sobą pociągnąć wiele, wiele programów autosabotażu, autodestrukcji. A mogą stworzyć nam właśnie programy bycia w nałogu, programy współuzależnienia, programy bycia ofiarą. Od nich po prostu, bym powiedziała, jest zainfekowany cały dysk naszej podświadomości. Także, kochani, tyle jeszcze w tym temacie ode mnie i wszystkiego dobrego.